Wbrew pozorom, każdy materiał na kanale zaczynam od researchu, tak żeby dowiedzieć się, co internet, źródła, jakbyśmy to powiedzieli, zastane, ale też po prostu inni twórcy mówią o zagadnieniach, z którymi się mierzę. I właśnie ten research sprawił, że postanowiłem nagrać film, w którym nareszcie nie będzie ani grama merytoryki. Jesteśmy zgubieni! Byłem w ciężkim szoku po tym, jak robiąc research na temat porad do matur ustnych, nie natrafiłem w sumie na żadną formę krytyki tej formuły. Przerażony maturzysta, w desperacji wertując internet, znajdziesz szereg filmów podpowiadających, jak radzić sobie ze stresem, jak w ciągu doby stać się profesjonalistą i specjalistą od wystąpień publicznych, albo jak ustrukturyzować swoją wypowiedź, co robić przy pytaniu jawnym, co przy tym z listy tajnych, pod jakim kątem ułożyć łokieć w trakcie pytań komisji. Zabrakło mi jednak w tych wszystkich materiałach jednej rzeczy. Chwili refleksji i takiego powiedzenia sobie wprost, że matura ustna jako narzędzie oceny ucznia i w ogóle jako element egzaminu jest całkowicie bez sensu i zawodzi nas na każdym poziomie. No cóż, mieliście szansę, wy internetowi twórcy, edukatorzy, pedagodzy, najlepsi nauczyciele w Polsce, na świecie, no wszyscy po kolei mogliście się zreflektować i chociaż mrugnąć do nas okiem, żeby dać znać, że wiecie, że wszystko, co mówicie, dotyczy rzeczy całkowicie absurdalnej. How dare you? Zacznijmy od nazwania faktu, który nie jest pewnie jakoś ważny dla samego przebiegu matury ustnej, ale sam w sobie dobrze obrazuje absurd tej, powiedzmy, instytucji. No więc egzaminy ustne nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia. What? Nieważne, czy w trakcie swoich kilkunastu minut przed komisją dasz mowę życia, wymalujesz witraże w oknach epitetami homeryckimi i przekonasz egzaminatorów, żeby w tym momencie rzucili wszystko i studiowali losy Wokulskiego albo Hioba do końca życia, czy też powiesz coś w języku goblinów, parę razy wspomnisz hasło mesjanizm i winkelrydyzm i zaliczysz na minimalną liczbę punktów. Zdanie matury ustnej nie daje ci nic. Co? To znaczy właśnie nie nic, bo jeśli byś jej nie zdał albo nie zdała, to wszystkie twoje wysiłki związane z przygotowaniem do rzeczy, które cię serio interesują i z którymi wiążesz przyszłość, idą na marne. Więc jest to sukces, ale jednocześnie jest to spełnienie po prostu przykrego wymogu. To tak jak taki boss w gierce, na którego zużywasz wszystkie swoje potiony, wszystkie bonusy, bijesz go w pięciu z kolegami, których musiałeś prosić cały dzień w szkole, żeby ci pomogli, a jedyne co dostajesz w nagrodę za zabicie tego bossa, to fakt, że dostawca internetu daje ci obietnicę na piśmie, że przez kolejny miesiąc dalej będziesz miał ten internet. No serio, jaki to ma sens? Cały czas i całe życie. Dodatkowo taka konstrukcja, to znaczy brak premiowania tej matury na studiach, sprawia, że dosłownie nie opłaca się do niej przygotowywać i nikt przy zdrowych zmysłach nie robi tego, chyba że łamie go po prostu stres jakoś na wczesnym etapie. W sensie to jest po prostu strategicznie złe posunięcie, żeby swoją energię poświęcać na coś, co dosłownie nie da ci nic poza faktem, że uczelnia rozpatrzy w ogóle twoją kandydaturę, no bo będziesz mieć maturę. Jeśli na etapie przygotowań do matury serio, uczciwie przygotowujesz się do ustnej, i na równi z innymi maturami, to jesteś, mówiąc delikatnie, nieroztropny albo nieroztropna. W tym miejscu dochodzimy do tych takich naturalnych, jakbyśmy to określili, wodolejów, czarodziejów słowa, wirtuozów pierdololo, którzy są w stanie prawie z miejsca, przy dogodnym temacie, zdać ustną na wysokie punkty. Ja sam się do takich zaliczam, bo maturkę ustną pyknąłem na 100%, ale w trakcie rekrutacji na studia wynik ten był dla mojej uczelni równie istotny, co dyplom za pierwsze miejsce w konkursie na największą marchewkę z papieru z przedszkola, który serio swoją drogą wygrałem. Wow! Taka wybitnie idiotyczna konstrukcja sprawia więc, że nikomu nie opłaca się przygotowywać do matury ustnej i ci, co mają z nią problem, przeżywają po prostu ogromny stres, a ci, którzy zdają prawie że z marszu, przeżywają najpierw stres, bo przecież nie wiedzą, jak to się potoczy, a później frustrację, że potoczyło się dobrze i nie ma z tego absolutnie żadnej korzyści. A co no? Teraz chwilę o samym egzaminie i jego formule. Teoretycznie ma on sprawdzać zdolność maturzysty do tego, żeby po poznaniu jakiegoś tematu albo dzieła kultury sformułować krytyczną wypowiedź, w której zaprezentuje on swoją wiedzę oraz stanowisko, które w kilka minut wymyśli, siedząc sobie w ciszy i analizując całą masę kontekstów, jakie będą w tym czasie przychodzić mu do głowy. (Śmiech)
Mamy więc w teorii narzędzie do weryfikacji wiedzy i zdolności analitycznych. No ale jak wygląda praktyka? Praktyka zaczyna się dzień wcześniej, kiedy maturzysta kwestionuje sam sens swojej egzystencji i wtedy zastanawia się, czy faktycznie zdroworozsądkowa i serio jedyna słuszna strategia olewania matury ustnej jako legitnej matury była mądra. Tej nocy maturzysta marzy o tym, by zamienić się na umysły ze swoją polonistką albo stać się czatem GPT, który w 0,000001 sekundy wyplułby odpowiedzi na każde pytanie z puli jawnej, niejawnej i puli, którą sam by sobie wymyślił razem z procedurą tej matury, która pewnie miałaby większy sens. Fast forward i dochodzi do losowania pytania w trakcie egzaminu, które albo okaże się na tyle komfortowe, że komisja w trakcie odpowiedzi usłyszy niezręczną, trochę niezgrabną, ale spójną wypowiedź i troszkę dostanie uśmiechów i żarcików, albo pytanie będzie trudne i sprawi, że maturzysta będzie płaszczyć się przed komisją, wyrzucając z siebie losowe, niepasujące do kontekstu słowa i pojęcia wyciągnięte z odmentów lekcji, jak topos czy prometeizm. W żadnej z tych sytuacji jednak maturzysta na pewno nie popisze się krytycznym myśleniem i serio analizą dzieła czy kontekstu. Komisja w obu przypadkach otrzymuje lepszą lub gorszą propozycję wyuczonych haseł, frazesów i wątków powiązanych z losowym tematem. Sam czas przygotowań wypowiedzi to najczęściej okres, który możemy określić hasłem takiego roztapiania się. Nieważne, czy pytanie ci spasuje, czy nie, stres związany z samą maturą sprawi, że będzie to dla ciebie czas trudny do wytrzymania. Porównywalny do dochodzenia do siebie po tym, jak Artur Szpilka pokazał na tobie lewy prosty. I znowu, jeśli wylosujesz pytanie, na które znasz odpowiedź, dasz sobie radę. Jeśli nie, wychodzisz na odpowiedź jako generator losowych haseł poznanych w trakcie edukacji. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady. Na koniec zostawiłem sobie główny powód, dla którego w ogóle nagrywam ten materiał. Gdyby filmy edukacyjne do matury ustnej były po prostu neutralne i prezentowały ją jako coś no po prostu zwykłego, jak każdą inną maturę, zadanie do wykonania, to pewnie bym sobie odpuścił, olał to i żył dalej swoim życiem, w którym o maturze ustnej wiem tylko tyle, że była. Bo stres, jaki doświadczyłem, wykasował mi cały ten dzień, lepiej niż twój tata formatujący karty pamięci z wyjazdu w delegację. Ale nie. Zamiast tego część twórców, i to takich cieszących się renomą, o której ten kanał może tylko pomarzyć, zdecydowało się aktywnie zachęcać uczniów do tego, żeby nie bać się matury ustnej i przekonać nas, że to nic groźnego. Matko Bosko, mówię, co to... Co się stanęło? Mało tego, że to coś super. Serio. Wiedza z Wami, czyli kanał mający tyle subskrypcji, że jakbym do końca życia siedział tylko w domu i robił multikonta, to bym go nie dogonił. W swoim materiale omawiającym maturę ustną mówi wprost, że będziemy ten czas po maturze dobrze wspominać. W innym miejscu z kolei stwierdza, że nawet osoby mające problem z wystąpieniami publicznymi poradzą sobie na pewno doskonale, bo minimalna liczba punktów konieczna do zdania jest bardzo mała. To się tylko tak mówi, że ja chcę tylko zdać. To się tylko tak mówi. Mamy więc dwa wątki. Po pierwsze, matura ustna jest super, a po drugie, matura ustna jest łatwa. Na ten pierwszy wątek, nie. Matura ustna po prostu nie jest super. Jest zaprojektowana w taki sposób, by budzić niepotrzebny stres, odpowiednio większy dla przeciętnej osoby niż nawet matura pisemna. Sama konwencja, odpowiedź przed komisją egzaminacyjną po przygotowywaniu wypowiedzi na temat, który może nam leżeć bardziej albo mniej, ale na 100% ogólnie nam nie leży, bo przecież nikt z kamienną twarzą nie powie mi, że tak po prostu lubi sobie rozważać rozterki Mojżesza albo znaczenie pana Tadeusza i jest to temat, na który serio ma coś do powiedzenia. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Ponieważ i tak jest to weryfikacja wiedzy nabytej przez ostatnie lata, albo wydartej z repetytorium i powtórek przez ostatnie 2 tygodnie, to serio jest się czym stresować. I drugi wątek, czyli że matura ustna jest łatwa. I to zamieniłbym po prostu na niesprawiedliwa. Czyli coś, o czym mówiłem wcześniej. Zwolnienie blokady. Uczeń zdany jest na absolutny los w kontekście pytań, na które albo coś wie i wydusi z siebie, albo nie. I zdaje się na swoją biologię, w sensie na ile stres go, czy jego, czy ją sparaliżuje, a na ile pozwoli formułować myśli. I fakt, niezdanie matury ustnej to też jest wyzwanie, bo komisja przy niektórych wypowiedziach jest mniej jak organ oceniający, a bardziej jak specjalna misja Czerwonego Krzyża, która próbuje wydobyć spod roztopiającego się w oczach maturzysty chociaż te 30% merytoryki i jakiegoś dziwnego sensu w zdaniach zaczynających się od zaklęć z Harry'ego Pottera.
powiedzenie do maturzysty, że nie ma się czego bać, jest nawet nie tyle kłamstwem, co po prostu obrazą jego intelektu. Bo strach i obawa pokazuje po prostu, że ktoś faktycznie ma mózg, ma IQ i zdaje sobie sprawę z tego, że system go zawodzi i aktywnie go krzywdzi. Pewnie z tyłu głowy ma też te myśli, że okej, jakoś sobie pewnie poradzi, ale nie ma co zachęcać go do tego, żeby w ten sposób podchodził do matury albo do życia. W sensie, jeśli przyjdę ci do domu i każę ci o 4 w nocy kręcić hula hop, mówiąc, że przecież poradzisz sobie, to będzie to prawda, bo prawdopodobnie serio, dasz radę kręcić tym hula hopem. Ale dalej nie ujmuje to faktu, że chyba lepiej, żebym tego nie robił, bo cała ta sytuacja jest po prostu bez sensu. Co? Ale i tak mój ulubiony materiał w tym temacie to propozycja od kanału Maturalni. Dokładnie tak, od tych wróżbitów z maturalni.com, czy tam .pl. W filmie o odważnym, prowokacyjnym, a także bardzo rzeczowym tytule Matura ustna z nauczycielem roku, rzeczony nauczyciel roku rozwiązuje przykładowe zadania maturalne. Wiedz, że coś się dzieje. W sensie wbija i rzekomo przed komisją, którą stanowi ekipa maturalnych, prezentuje kolejne rozwiązania kolejnych pytań, które losuje. Ten segment jest w całości zrealizowany w takiej kumpelskiej atmosferze. No nie, no tutaj masz czat, 11 na 10 rozwalił temat, słuchajcie, no... A sam nauczyciel roku rozwala kolejne pytania na egzaminie, po czym sam ocenia swoje wypowiedzi i przyznaje sobie na przykład 90 albo 100% za odpowiedź. To było to, nie? To pewnie byłaby 95 setka z... Myślę, że 90 na pewno. I raz na czas rzuca dodatkowo, że patrzcie, przecież nie ma się czego bać, wymyśliłem to na poczekaniu, to takie proste. Ale słuchajcie, naprawdę każdą i każdego z was stać na taką wypowiedź. To nie było nic niezwykłego. W sensie takim, że po prostu trzeba te rzeczy wyćwiczyć. Co? No więc po pierwsze, jesteś typie nauczycielem roku. To już normalny, przeciętny, zwykły, średni nauczyciel, który po prostu spędził 5, czy 10, czy 20 lat wykładając ten sam albo bardzo podobny program języka polskiego i prezentując dokładnie te same albo prawie dokładnie te same lektury, ma je po prostu wszystkie z tyłu głowy, wryte w siebie jak rany z Wietnamu. A ty dosłownie masz tytuł najlepszej osoby zajmującej się tym tematem w kraju. To tak jakby Pudzian próbował przekonać cię, że nie ma nic prostszego niż rzut na odległość Matizem Deu. Fakt, że najsilniejszy człowiek na świecie robi to bez problemu, raczej nie sprawia, że masz ochotę, albo chociaż przekonanie, że możesz tak po prostu wyjść na ulicę i miotać samochodami. Polska góra! Po drugie, w ramach tej ceremonii gość jeszcze sam siebie ocenia. I to ma być symulacja matury przed komisją. A wychodzi z tego takie dziwne połączenie kampanii marketingowej maturalnych, mansplainingu, ale przede wszystkim moim zdaniem całkowitego niezrozumienia faktycznego problemu z maturą ustną, czyli jej kuriozalnej, szkodliwej, niesłużącej absolutnie niczemu formy. To nie było nic niezwykłego. Wiele osób powie ci, że matura ta przygotowuje cię do kolejnych podobnych sytuacji w życiu, że dzięki niej będziesz wiedzieć, jak poradzić sobie w jakiejś sytuacji, no, kiedy będzie trzeba zabrać głos. I teraz zamiast bezkrytycznie to przyjmować, to zastanów się chwilkę. Kiedy później, albo żeby urozmaicić ten eksperyment myślowy, kiedy wcześniej będziesz w sytuacji, w której całkowicie nieznane ci osoby słuchają twoich wypocin na temat, który w 99 na 100 przypadków absolutnie cię nie interesuje. Wypocin, które wygłaszasz za karę, tylko po to, żeby mieć możliwość przebrnięcia przez obowiązkowy element systemowego przeglądu wiedzy i umiejętności. Bo jakby się nad tym zastanowić, to argument ten można sprowadzić do tego, że dorosłe życie wygląda tak, że przychodzisz do pracy, a na przykład do biura, a tam czeka na ciebie pula pytań jawnych i niejawnych i szef mówi ci, siadaj, masz 10 minut na przygotowanie, a potem przez 15 minut tłumaczysz mi, dlaczego Zbyszko z Bogdańca był prawdziwym patriotą. Albo że w dorosłym życiu wracasz do domu, dajmy na to do męża, a ten w milczeniu patrzy na ciebie przez 10 minut i wypisuje sobie na kartce, jakie konteksty literackie uwzględniłaś w trakcie opowiadania mu, jak minął twój dzień. Matura ustna nie przypomina absolutnie nic, co cię kiedykolwiek później czeka. Sam pomysł porównania jej do jakiejkolwiek sytuacji na studiach albo nie wiem, rozmowy o pracę jest skrajnym absurdem. A jeśli twoja rozmowa o pracę serio przypomina maturę ustną z języka polskiego, to wiedz, że gdzieś po drodze popełniłeś albo popełniłaś gigantyczny życiowy błąd i musisz się jak najszybciej zmienić. I nie chodzi mi tu tylko o ten kontekst, w sensie trzech egzaminatorów, 10 minut na przygotowanie, jakiś randomowy i beznadziejny temat. Chodzi mi nawet o emocje i właśnie ten ładunek emocjonalny, z jakim wiąże się ten twór. Miks poczucia niesprawiedliwości, zawierzenia się losowi i taki kicker, czyli podbicie stawki w postaci tego, że nawet jeśli wypadniesz najlepiej jak się da i tak jak ja, dostaniesz 100% z matury ustnej, to nikt
absolutnie nikt nigdy w żadnym kontekście nie weźmie tego pod uwagę. Tyle ode mnie, materiał, tak jak mówiłem, zamieszczam głównie po to, żeby była równowaga we wszechświecie. Trzymam za ciebie kciuki, jeśli jesteś obecnym albo przyszłym maturzystą. Powodzenia na tej przede wszystkim dziwnej i niesłużącej w sumie serio niczemu ceremonii. Jeśli tak jak ja jesteś już po maturze, niech życie prowadzi cię tylko przez takie rzeczy, które mają sens. I niech jak najmniej przypomina maturę ustną z języka polskiego. W tym kontekście jest to w sumie dobry punkt odniesienia. Może faktycznie jest ona nawet przydatna. Jeśli zgadzasz się z tezami, które właśnie wygłosiłem, to dla równowagi we wszechświecie rozważ udostępnienie puchacza dalej. Cześć.